Witajcie, moi kochani, to znowu ja, Monika i kanał perfumowy Orient Express. Piję sobie wieczorną herbatę, moi drodzy. Wróciłam z takiego dużego miasta, troszeczkę za późno pojechałam, ale mimo wszystko tamte cztery godziny mogłam być i coś znalazłam, coś kupiłam. W sumie nie spodziewałabym się tego po sobie, że akurat to kupię. Natomiast powiem wam, że Mm, idzie do mnie pocztą. Idą do, pocztą do mnie mm, dwie flaszeczki perfum, kupione okazyjnie. Yy, no czekam na nie i wtedy zrobię recenzję. Natomiast właśnie dlatego, że idą do mnie perfumy, no to nie chciałam szaleć dzisiaj. Chciałam po prostu się rozejrzeć, yy, co jest, yy, co tak ogólnie jest, prawda? Black Friday się zbliża. Zresztą ten Black Friday niby, niby się zbliża. Ale on już tak naprawdę jest, tak? Już w większości sklepów mamy to, to oznakowanie Black Friday i tak dalej. I tak z, mm, z ciekawości powiem Wam, że y, może dla Was to będzie ciekawe, że właśnie dzisiaj tak byłam w kilku takich normalnych perfumeriach, y, takich zwykłych, nie jakichś, wiecie, niszowych. Y, I na przykład perfumy Chanel, 50 ml i 30 ml, na przykład Coco Chanel. Chanel Coco Mademoiselle i jaki to był jeszcze zapach? Chanel Chance. Yy, nie wiem jak w Polsce. Wydaje mi się, że w Polsce są o wiele droższe te perfumy. Natomiast w Anglii, w takim zwykłym sklepie, w takiej perfumerii zwykłej, tak? takiej troszeczkę jak Rossman, tylko większej, czyli w Boots angielskim, te perfumy w związku z Black Friday kosztują 60 funtów, czyli 300 zł. Jak dobrze liczę? No tak, liczymy, że funt kosztuje 5 zł. 300 zł. Także, no widzicie, yy, no naprawdę w Anglii perfumy są zdecydowanie tańsze. Nie tylko na Black Friday, tak po prostu. Yy, natomiast, moi kochani, dzisiaj jadąc do tego miasta dużego, w którym nie byłam już jakiś czas, bo tam jest Zara, tam jest Rituals, no tam jest sporo perfumerii. No i yy, moi drodzy, Wyciągnęłam sobie taką próbeczkę, którą kupiłam w Polsce w perfumerii niszowej, jak byłam w Polsce w styczniu ostatnio, rok temu. Ym, jakoś ym, miałam tą próbkę i jej nie nosiłam, jakoś ten zapach mi nie podszedł. Widocznie przyszedł jego czas na dziś, a dzisiaj chciałam założyć coś takiego nowoczesnego, bo jechałam do takiego dużego miasta, gdzie jest dużo młodzieży, to jest takie miasto uniwersyteckie. Chciałam po prostu poczuć się kimś innym. Perfumy też do tego służą, prawda? Żebyśmy czasami poczuli się kimś innym. To jest taka nasza taka druga skóra, taka nasza nowa osobowość. Ja tak, tak to odbieram. No i znalazłam właśnie tą próbkę perfum, e, takich, właśnie molekularnych, nowoczesnych, bardzo ciekawych, radosnych. I to jest Histoire de Parfum, czyli te historie perfumowe, francuska marka niszowa. I to jest, e, oni mają taką serię perfum w takich niebieskich butelkach kobaltowych. Jak dobrze pamiętam ten odcień niebieskiego. I ja mam próbeczkę zapachu Not, not a blue, bo, blue Bottle. Chyba tak. Nie, nie niebieska butelka. Tak naprawdę ona jest niebiesko-biała. Jest to bardzo ciekawy zapach z aldehydami. Taki. He, Zupełnie trudny do sklasyfikowania, radosny, nowoczesny unisex. Więcej powiem o nim w kolejnym filmie, kiedy będę omawiać Wasze kolejne pytania, które mi zadaliście. Czyli zadaliście mi mnóstwo pytań, więc będzie trzecia część, być może jeszcze będzie czwarta część tego cyklu, gdzie Wy pytacie mnie o najlepsze perfumy z różnych dziedzin. No i tam też pojawiło się pytanie naj, mm, najzimniejsze, najcieplejsze. Najbardziej radosne i wiele, wiele, wiele innych pytań. Zatem te perfumy na pewno będą należały do bardzo radosnych, takich, no, takich naprawdę przewrotnych, o, tak bym powiedziała. Także więcej powiem o nich w kolejnym filmie. Fajnie się je nosiło, są, mają dobrą projekcję. Na pewno nie spotkacie kogoś, kto tak pachnie na ulicy, bo one nie są bardzo popularne w ogóle nie są w zasadzie popularne. Ale moi drodzy, dzisiaj tak właśnie cieszę się, że poskromiłam swoją chęć, chęć kupowania, bo tak jak powiedziałam, czekam na dwie, na dwie buteleczki bardzo pięknych perfum. Ale wpadłam do Zary i chciałam sobie jeszcze przetestować zapach z tej, z, tych ser, z tej serii ambrowej, tych bordowych butelek. Chciałam przetestować ten zapach, który jest porównywany do Baby Cat Yves Saint Laurent. Baby Cat robi jakąś niesamowitą furorę. Ja nie znam tego zapachu Yves Saint Laurent, to jest zapach butikowy. Miałam kiedyś inny zapach z tej linii butikowej Yves Saint Laurent. Natomiast tego Baby Cat, tego Baby Keta, tak można byłoby zażartować, nie znam. Jest to prawdopodobnie wanilia z kadzidłem, jak rozumiem. I moi drodzy, cała ta, cała ta bursztynowo-ambrowa grupa bordowych perfum. Między innymi Stellar, Amber, i tak dalej, i tak dalej, zniknęła. Nie ma. Przynajmniej tutaj w tym mieście, w którym byłam, wyczyszczone półki. Nie ma. Nie ma zupełnie. No ale są online jeszcze, oczywiście. Nie, nie martwię się. Natomiast um, moi drodzy, co ja znalazłam? Na stoisku damskim nie znalazłam niczego ciekawego tym razem. Natomiast poszłam jeszcze sobie na stoisko męskie, i to tak naprawdę poszłam w górę, bo schody ruchome były popsute. I tak właśnie na koniec dnia. Jeszcze musiałam po tych schodach ruchomych, nieruchomych iść. No, nieważne. Ćwiczymy, ćwiczymy. Nie, nie narzekam, nie narzekam. E, moi drodzy, i znalazłam takie oto takie duo na męskim stoisku. Vibrant Leather and Wood. Dwupak. Dwupak za dokładnie 110 zł, 22 funty. 110 zł. Yy, nie planowałam tego kupować, po prostu przetestowałam od niechcenia. No i co tutaj się okazało, moi drodzy? Nie wiedziałam o tych perfumach, no bo rzadko zaglądam na męskie stoisko w Zarze. No i teraz wielkie odkrycie. Yy, Vibrant Leather to jest ta wersja podstawowa w przezroczystej butelce. No i Wood Vibrant Leather w takiej bardziej pomarańczowej. Czyli tak? Mamy, y, mamy te perfumy. I teraz tak. Nie wiedziałam, kto je stworzył. Nie wiedziałam, co mają w środku. Prysnęłam sobie na rękę najpierw te. I myślę sobie... Wow! To pachnie bardzo ładnie. To pachnie szlachetnie. To nie pachnie jak Zara. No bo co tutaj dużo mówić. Większość perfum z Zary jednak czuć, że to nie są no wiecie, wysokich, wysokich lotów perfumy. No nie, uraż nie obrażając nikogo jednak... No czuć, że te składniki w tych perfumach Zary nie są najwyższej jakości. Zdarzają się oczywiście wyjątki, o których wcześniej mówiłam. Ale to kolejny wyjątek, gdzie perfumy nie pachną tanio, nie pachną syntetycznie, pachną bardzo ładnie. No i ten zapach jakoś tak wydał mi się znajomy. A ja przecież nie znałam tych perfum. O co chodzi? Odkryłam później, gdy zobaczyłam na Fragrantice, że jest to zapach, porównywany do słynnego zapachu kultowego wśród mężczyzn Creed'a Adventusa. Aventusa chyba, tak? Aventusa. Tak, jest to... I teraz tak, no tak, ja tego zapachu nie znałam i nie znam też Creed'a, tego słynnego Creed'a. Nigdy go nie testowałam, ale moi drodzy, ja go znam. Znam ten zapach. Czyli, jaka jest konkluzja? Po prostu czuję ten zapach od mężczyzn na ulicy. Uświadomiłam sobie, tak, Czuję często tego typu zapach od mężczyzn na ulicy i to jest bardzo fajny zapach, świeży, świeży, jednocześnie męski, taki zdecydowany. Bardzo mi się podoba i spokojnie może to być unisex, może kobieta się w nim odnaleźć. Nie ma tutaj takich samczych nut, bardzo samczych nut, bo jest to zapach lekki. Stworzył go zresztą w 2018 roku naprawdę dobry perfumiarz. Jérôme Epinette, to jest pan, który tworzył wiele perfum, również niszowych, między innymi dla Atelier Cologne i dla wielu innych marek. No i stworzył też dla Zary. Mamy tutaj moi drodzy Bergamotkę, yy, Bambus i Skórę. Tylko niby trzy składniki. No i efekt jest bardzo ładny, bardzo świeży. Zapach jest migotliwy jednocześnie Taki powiedziałabym zdecydowany. To jest taki zapach z werwą, który może być towarzyszem takiego aktywnego dnia. Bardzo mi się podoba. Tak jak powiedziałam, pachnie szlachetnie, nie pachnie jak perfumy z Zary. Także polecam, naprawdę. No i teraz jego flanker jest jeszcze ciekawszy. Moi drodzy, dla mnie jest jeszcze ciekawszy. Yy, I to jest Wood Vibrant Leather. I co my tutaj mamy? Mamy bergamotkę. Tak napisałaś kobieto, że nie widzisz, co napisałaś. O, nie wiem, co napisałam. W każdym razie, na pewno jest bergamotka, nuty drzewne, Ud i bursztyn. No, co ja tutaj napisałam? No nie wiem. Przepraszam, po prostu jest późno. <laughs> w każdym razie. Ten zapach jest jeszcze ciekawszy niż ten pierwowzór. Dla mnie jest ciekawszy. I też. Spokojnie mogę go uznać jako unisex. Naprawdę. Ja, jeżeli ktoś się zastanawia, czy tutaj ja mówię coś z sensem, to ja jestem tą osobą, często Wam o tym mówiłam, która nie lubi nosić męskich perfum i boi, bo boi się nosić męskich zapachów, dlatego że ja, kiedy czuję, że zapach jest męski taki samczy, ja po prostu nie mogę go nosić, dlatego że prawdopodobnie, teraz taka psychologia dla. Ubogich. Ja mam w środku męski pierwiastek. Jako, jako po prostu cechy charakteru. Mam wiele męskich cech charakteru. I gdybym jeszcze nosiła tak zwany męski sam czy zapach, to po prostu. No, wiecie, nie czułabym się komfortowo. Dlatego ja nie noszę męskich zapachów generalnie, ale ten zapach spokojnie mogę nosić. Czyli naprawdę, jestem, ja jestem wyczulona na takie, na takie treść, na takie kawałki samcze w perfumach. Oczywiście uwielbiam je na mężczyznach, żeby nie było, ale ja raczej szukam zapachów kobiecych. Ale tutaj mamy właśnie przewrotną sytuację, bo tutaj mamy ud niby i niby jest to zapach męski. A ja prysnęłam sobie na rękę, moi drodzy. I tak. Wow! No, wow, po prostu to pachnie drogo! To pachnie szlachetnie! Gdybyś, gdyby ktoś wam dał w próbce ten zapach, myślę, że niewiele osób powiedziałoby, że to są perfumy niskopółkowe z Zary. Nie. Ten zapach ma takie brzmienie bardzo luksusowe bardzo ładne, harmonijne. takie No, to jest taki zapach też nowoczesny. Brzmi bardzo szlachetnie, bardzo drogo i jest świetnie zbalansowany, naprawdę świetnie zbalansowany. Też jest porównywany do różnych innych zapachów, ale tutaj mamy balans, cudowny balans, bo mamy tak świeżą, bardzo taką e, miłą, świeżą bergamotkę, która daje takie le lekkie tchnienie, tak jak w herbacie El Grey, delikatne. I mamy akordy drzewne, i mamy UD, który tutaj w ogóle nie pachnie jak UD. Czyli nie czuć de facto udu, tylko czuć akordy drzewne. I ten zapach jest jednocześnie lekki, delikatny poprzez tę bergamotkę, świeży, miły, przyjemny. Z drugiej strony ma trzon drzewny. Wyraźnie czuć, że to jest zapach drzewny, ale mimo wszystko on jest bardzo lekki i spokojnie może nosić go kobieta. Jest bardzo szlachetny, pachnie drogo. I naprawdę ja czuję się w nim świetnie. Będę go nosić. To jest, wiecie, taki zapach. Jakie ja sobie tutaj wyobrażam ubranie? Jak mogłaby się ubrać kobieta, która go nosi? Dajcie mi chwilkę. No, to jest też taka kobieta dynamiczna. Powiedzmy, powiedzmy że koszula jeansowa albo biała koszula, skórzane spodnie, sztyblety. Tak bym widziała. Wiecie, nie jest to bardzo taki kobiecy look. To jest raczej taki luk y, miejski, y, y, kobieta dynamiczna, y, taka, która chce, chce troszeczkę, y, wiecie, budzić lekki dystans. To za, y, naprawdę może spokojnie kobieta nosić ten zapach. Ja jestem tego typu kobietą, ja nie noszę często sukienek. Ja raczej, wiecie, tak naprawdę szybciej, szybciej serce mi bije, gdy widzę buty z cholewami, gdy widzę jakieś buty takie do jazdy konnej, nie wiem dlaczego szybciej serce mi bije, gdy widzę jakieś takie stroje khaki, takie mundury nawet chętnie bym nosiła kiedyś. Naprawdę, takie ubrania w stylu mundur, w stylu jakieś wiecie, no takie, no mam takie jakieś ciągotki, nie wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego. Nie pytajcie mnie dlaczego, ale generalnie to jest zapach dla dla obu płci, naprawdę pachnie świetnie i z całej tej męskiej półki ten właśnie zapach wyróżniłabym jako najbardziej szlachetny i pachnący nie jak perfumy z Zary. Także polecam Wam. Ja właśnie kupiłam w takim dwupaku i spokojnie mogą nosić też te zapachy kobiety. Także to by było na tyle. Jeszcze wkleję Wam shorty. Kilka takich filmów short nagrałam w tym mieście. Między innymi odkryłam jeden zapach marki Replika, o którym w ogóle nie wiedziałam, że istnieje. Myślałam, że to nowość, a to wcale nie nowość. Jeden z tych zapachów mi się podoba. Jest bardzo oryginalny. Choć nie przepadam za marką Replika, bo dla mnie marka Replika ma taki... Wszystkie zapachy mają... Jakiś taki dziwny sznyt, taki um, syntetyczny. Ale odkryłam dzisiaj zapach, który jest naprawdę ciekawy i znajdziecie go w, w filmie Short. Kilka też takich ujęć z miasta, bo to jest bardzo ładne miasto. Um, już jest oczywiście atmosfera świąteczna. To by było na tyle, kochani. Zapraszam na kolejne filmy. Mam nadzieję, że uda mi się jutro nagrać tą trzecią część pytań i odpowiedzi. Zapraszam serdecznie. Dziękuję za Waszą aktywność. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy!